Kultura w kwarantannie. To zarówno grupa, jak nasza strona. W tym miejscu 82 tysiące ludzi spotyka się, dzieli się swoimi emocjami, swoją muzyką, swoją twórczością. Jednym z naszych ulubionych muzyków, którzy bardzo często koncertują dla was wszystkich, jest nasz dzisiejszy gość, Kuba Blokesz. Cześć, Kuba. Cześć wszystkim. Kubę pewnie wy znacie z Kultury w kwarantannie, a ja Kubę już znam pewnie z 10 lat i cieszę się, że grasz w Kulturze w kwarantannie, ale twoja muzyczna historia jest o wiele dłuższa. Jak to się zaczęło i jaki w ogóle rodzaj muzyki grasz i śpiewasz? No zaczęło się jakoś w takim zamierzchłym dzieciństwie, kiedy to zostałem przytargany do klubu poezji śpiewanej Atlantyda w Raciborzu na Śląsku, bo stamtąd pochodzę. I bębniłem tam na bongosach, mając lat 8 czy 9, nie rozumiejąc, co się tam dzieje w ogóle z przodu sceny. No i tam śpiewali jakieś Norwidy, Asnyki i inne Mickiewicze. I tak jakoś to przylgnęło do mnie mocno, że później, jak już wydojrzewałem z rock'n'rolla na przykład i z jakichś takich innych rzeczy, które kocham na dzisiaj bardzo, ale inną trochę miłością, to powróciłem do takiego korzenia piosenki literackiej, poetyckiej, aktorskiej i tym się zajmuję od dobrych paru lat już. Masz również wydanych kilka płyt, tak? Jakie płyty i może opowiesz? No tak, moją debiutancką płytą jest album Lwów Szkice Miejskie z nowymi tłumaczeniami Maćka Piotrowskiego wierszy ukraińskich współczesnych poetów z moją muzyką. To jest taki projekt sprzed paru lat, który rozpoczął taką fonograficzną ścieżkę autorską, solową. A później jest zainteresowanie drugą granicą, czyli Morawska Brama i piosenki Czechów, naszych sąsiadów z południa. Też w mojej interpretacji, w tłumaczeniu moim i mojej żony Asi Leńczuk, w nowych wersjach Jaromir Nochowica, Karel Kryl, razem z zespołem Chwila Nieuwagi, sąsiadami rybińskimi. Więc takie poszukiwanie trochę wierszy i tekstów poza granicami, trochę dalej od swojego domu. W 2020 roku miałem rozpocząć pracę nad najnowszą płytą, właśnie solową, bardzo bardziej zbliżającą do mojego spojrzenia na świat. Oczywiście 2020 troszkę pokrzyżował plany nam wszystkim, więc wszystko się odciąga w dal, ale nie na zawsze, mam nadzieję. Ja cię najbardziej jednak kojarzę z Krakowem. Taki bard młodego pokolenia, człowiek, który opowiada w wyjątkowy, literacki sposób swoją historię i muzyczną, i pisaną, bo twoja muzyka to wręcz poezja, często twoja, często innych pisarzy. Kraków, ale gdzie jeszcze oprócz tego mogli cię ludzie zobaczyć i usłyszeć? No Kraków to jest mój dom od prawie 10 lat, mieszkanie, miejsce, w którym mieszkam, ale o takim bardzo konkretnym korzeniu w tym miejscu na pewno nie mogę powiedzieć, bo jako się rzekło wyżej urodziłem się na Śląsku, jestem Ślązakiem. Moja żona pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego, więc mam mocne przywiązanie też do tych stron wschodu Polski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Zamojszczyzny. Myślę, że to też tworzy we mnie taki specyficzną mieszankę, jakiś taki koktajl kilku rzeczy, które się na to składają, na to, co śpiewam przed mikrofonem. Bardzo wiele miejsc naszego kraju jest mi bliskich, takich nieobcych, że tak powiem, ale jest to też taka bliska zagranica. Myślę, że na przykład z racji urodzenia ten język czeski, gwara śląska, język śląski, Te dialekty, te językowe spojrzenia na świat się trochę przenikają. A jak ci idzie z Godko Śląsko? Bardzo dobrze, podstawowo. To jest moja podstawowa Godka. I bardzo trudno jest ją jakoś tak wyeksponować siebie, jak się nie godzę ze Ślązokiem. Ale faktycznie w chałupie, w domu rodzinnym z mamą, oczywiście, że godzę po śląsku od razu. No to właśnie też pokazuje tą twoją taką otwartość na różne języki, bo mnie bardzo zachwycił twój projekt lwowski, gdzie wnieśliście razem z Maćkiem na nasz grunt poezję ze wschodu i takie brzmienie wschodnie, które do tej pory nie było tak dobrze znane, pisarze takich jak Andruchowicz. Jak ty się odnalazłeś w tej lwowskiej poezji wschodniej? No przede wszystkim dla mnie był to rodzaj na pewno jakiejś zagadki, może zaskoczenia nawet. Inicjatywa literacka, tekstowa wyszła od strony Maćka i właśnie to było takie trochę
oparte na pewno na mojej ciekawości, jakiejś takim chęci zrobienia czegoś odmiennego. Co interesujące na pewno dla procesu twórczego, nagrałem płytę o Lwowie, zanim do jego pojechałem, co myślę, że też mogło mieć specyficzny sposób na, na pewno to wpłynęło na moją kompozycję, na moją muzykę. Potem dopiero Lwów zobaczywszy, mogłem go skonfrontować z tym, co już na ten temat muzycznie powiedziałem, a powiedziałem to opierając się o tekst i o poezję. Myślę, że ta poezja Andruchowicza, Czubaja, Mariny Sawki, Wasyla Samonenko była bardzo, bardzo mocno plastyczna dla mnie. Jak je przeczytałem, te teksty, od razu zrozumiałem, że to są gotowe tak naprawdę piosenki i nie chcę tego w ogóle traktować jako uwłaczanie poezji, bo myślę, że to jest niezwykle trudne, żeby w poetycki sposób potrafić zawrzeć coś w krótkiej, 3-4-minutowej formie scenicznej, co właśnie ci autorzy potrafili zrobić. Potrafili coś stworzyć, może nawet nie przypuszczali, że będą to kiedyś piosenki, ale potrafili coś stworzyć takiego, co bardzo łatwo da się uformować właśnie w tę małą sztuczkę, którą jest piosenka. No, wędrujesz po świecie i mnie też zachwyciło i bardzo często słucham sobie Morawskiej Bramy jadąc, szczególnie byłem w Czechach ze 2 miesiące temu, to słuchaliśmy właśnie twoich i Chwilini Uwagi utworów związanych właśnie z tym przenikaniem się kultur, z tą bramą, która łączy. Jak się odnalazłeś w czeskiej muzyce? No tak, i to jest zupełnie inna historia, dlatego że było mi to dużo bliższe. Dlatego, że właśnie do czeskiej granicy, powiem to obrazowo, z okien mojego rodzinnego domu, z mojego okna, z mojego pokoju widać kominy Ostrawy. To jest naprawdę taka odległość 15-20-kilometrowa w linii prostej. I naprawdę dużo łatwiej było w latach 90. złapać telewizję czeską czy czeskie radio w samochodzie i po prostu jakoś ten język mocno się osłuchał na pewno w mojej głowie. I kiedy mi ktoś po raz pierwszy pokazał Jaromira Nohavice, czeskiego barda rodem właśnie z Ostrawy, to pierwsze co pomyślałem, to że wolałbym go przetłumaczyć na śląski na przykład niż na polski, bo byłoby to dla mnie po prostu łatwiejsze. Sposób formułowania metafor, sposób śpiewania też, bo przecież chodzi o tamten folklor też w muzyce u niego bardzo mocno widoczny. Ten Śląsk po prostu w takim trochę może mniej standardowym tego słowa znaczeniu, mniej takim kucowskim, tylko takim bardziej folkowym, który sięga starszych korzeni niż industrializacja śląska. Myślę, że gdzieś tam mocno we mnie grał, więc to było odwołanie bardziej do domu, aczkolwiek obcojęzycznego, czeskiego. Myślę, że te granice, wszystkie granice są trochę słabsze jednak od poezji i od słów. Ty nie boisz się w ogóle eksperymentować i różnej muzyki grać, testować. Chyba najlepiej cię znają ci wszyscy, którzy są w grupie Kultura w Kwarantannie z Ligi. I to jest bardzo ciekawy pomysł, bo bardzo często koncertujesz w internecie. To jest chyba też twój sposób i pomysł na walkę z tym, co się dzieje, z ograniczeniem kultury, z tym, że ile ci koncertów w tym roku przepadło? Jeszcze tego nie podsumowywałem. Podsumowywałem tak całorocznie. Może też dlatego, że nie chcę się za bardzo pogrążać w jakichś takich smutnych rozliczeniach. Ale fakt jest taki, że zwykle grając kilkadziesiąt koncertów rocznie, w tym roku zagrałem ich kilkanaście, może nawet mniej. Latem pojawiło się takie małe okienko pogodowe, żeby zagrać trochę koncertów. Trochę ich też było oczywiście przed wybuchem pandemii. No generalnie jest bardzo trudno. Nie muszę o tym chyba wspominać wszystkim ludziom kultury. Jest bardzo ciężko, ale postanowiłem, że te koncerty zaistnieją od razu. To była jedna z pierwszych myśli, jakie mieliśmy. Już w marcu zacząłem grać takie koncerty online'owe. Potem dopracowywałem mocno, żeby ta jakość była jednak jakaś taka znośna dla słuchacza i żeby z szacunku dla niego móc śpiewać tak jak najlepiej. No a później od pewnego czasu razem z moją żoną prowadzimy coś, co nazwaliśmy właśnie Liga Mistrzów Piosenki, po to, żeby móc je odnieść do tych wszystkich takich mistrzów piosenkopisarstwa, którzy zawsze mi towarzyszyli gdzieś tam w mojej drodze. Bardzo subiektywny to jest wybór, nie jest to żadne opracowanie naukowe, ale jednak ta regularność koncertów dała mi bardzo dużo takiej niezastania się, takiego nieodwieszenia gitary na kołek na pół roku, czy na rok już niedługo pewnie będzie. Co niestety u wielu moich kolegów nastąpiło i koleżanek. Jest to bardzo smutne, no ale takie są realia.
założyłem sobie taki reżim dwutygodniowy, czyli co dwa tygodnie wypuszczam nowy koncert, który jest w zupełnie nowym repertuarze. Najczęściej znam dwie, jedną, może czasami trzy piosenki z tego, co będę śpiewał za dwa tygodnie, więc jest to też po prostu dużo pracy. To sprawia, że jestem w stanie być w takim ciągłym, artystycznym po prostu ruchu. No widać, jest to duże wyzwanie, bo kogo już śpiewałeś? Kto był w lidze? Edycji Ligi Mistrzów było już 12 plus finał 13. Później była krótka czterotygodniowa przerwa i teraz jest druga edycja, druga seria, która będzie trwała do marca i już mam zaplanowanych kolejnych 10 mistrzów. Byli przeróżni, nie chcę nikogo pominąć. Andrzej Garczarek, Stefan Brzozowski, Jaromir Nochowica, Karel Kryl, Bułat Okudżawa, Agnieszka Osiecka, Leonard Cohen. W tym stylu wykonawców dobieram sobie. W najbliższym czasie, czyli za dwa dni, będzie koncert poświęcony piosenkom Andrzeja Poniedzielskiego, mojego osobistego też takiego mentora i mistrza, z którym nagrywałem jego płytę 10 lat temu już. Ale też będą w tym roku jeszcze Edward Stachura na pewno i jeszcze mam nadzieję przed świętami zrobić jednego z mistrzów, o którym może na razie nie powiem, a będzie to, mam nadzieję, zaskakujący nieco wybór. No, ty jesteś bardzo chwalony przez środowisko za to, że poradziłeś sobie technicznie, bo nie dość, że jesteś muzykiem, to zarazem próbujesz sam być realizatorem swojego dźwięku, operatorem, kamerzystą, montażystą. W czasach, gdy my zaczynaliśmy z Kulturą w Kwarantannie, stawiając telefon i próbując z tego robić koncerty, ty już byłeś o krok do przodu i wielu muzyków próbowało cię naśladować. No, to też trochę wynika z tego, że od zawsze śpiewam na scenie jako solowy podmiot wykonawczy, jak to się mówi, podmiot artystyczny. I jakoś ta forma bycia samemu na scenie bardzo mi odpowiadała zawsze. Oczywiście często korzystam z jakichś wsparcia moich przyjaciół muzyków w przeróżnych sytuacjach. Dobieram czasem składy, ale często jest jednak granie solowe i może z tego wynika to, że bardzo lubiłem sobie zawsze poradzić z tym finalnym efektem artystycznym samemu, czyli mieć jakiś właśnie wpływ na to, jak ten dźwięk będzie brzmiał, jak ten obrazek będzie wyglądał, etc., etc. Było to na pewno rodzajem takiego mojego wyrazu, po prostu. No i tyle. Starałem się zawsze, żeby to było jak najlepiej zrobione. No i też bardzo mam w sobie dużo takiej pokory wobec tego repertuaru, który wykonuję, dlatego że są to oczywiście moje interpretacje, zdarzają się tam jakieś przejęzyczenia i wpadki, zdarzają się bardzo przemyślane też aranżacje, które odbiegają od podstawowej, ale jest to wszystko na pewno bardzo mocno związane ze mną i takie bardzo szczere, tak się przynajmniej staram robić. A kiedy cię znów będzie można zobaczyć i usłyszeć na Kulturze w Kwarantannie i na twojej stronie? No, teraz się właśnie rozpoczyna druga seria, więc regularnie co dwa tygodnie w każdą środę o 20:45, czyli na przykład 9 grudnia i tak dalej za dwa tygodnie będzie odbywać się Liga Mistrzów. Proszę też zaglądać na moją stronę na YouTubie, mój kanał na YouTubie i zasubskrybować go najlepiej, bo tam znajdują się w różnych nieokreślonych bliżej godzinach i czasach nowe filmy, które też oprócz tego, że Liga Mistrzów jest co dwa tygodnie, wrzucam. Liga Mistrzów jest grana na żywo, przed kamerami, ale bez żadnych cięć ani edycji. No a później też zdarzają się przeróżne takie bardziej już dopracowane, czy takie, które wymagają więcej pracy, filmy i nagrania. A teraz może zobaczmy, co Kuba Blokesz potrafi. Jak mamy taką okazję, że jest z nami Kuba, to Kuba, zapraszamy. Podzielmy się twoją muzyką. Zaśpiewam dwie piosenki zatem. Pierwsza z nich, żeby trochę odejść od tematu Ligi Mistrzów, będzie mojego autorstwa. Nosi to tytuł Dłonie, Źrenice, Stopy. Wiosną pachnie spalinami,
ale pachnie też tysiącem kwiatów. Już przegrywa ze słońcem smog i żółto robi się wzdłuż całych plantów. Nasze dłonie jeszcze do siebie nie pasują tak idealnie, są sobą jeszcze speszone. Obrus naszych dni rozłożę ci, pościel naszych chwil pościelę ci. Trudy naszych spraw pozmywam ja, zbudujemy dom na skałach. Szósta wiosna pachnie wciąż tak samo, tulipany i zanieczyszczenia. Jemy bułki Kraków siódma rano. Nigdy bym się z nikim nie zamienił. Kiedy patrzę w twoje źrenice, cały świat się nagle oddala. Jesteśmy sami na wyspie. Obrus naszych dni rozłożę ci, pościel naszych chwil pościelę ci. Trudy naszych spraw pozmywam ja, zbudujemy dom na skałach. Gdy będziemy przy naszym kominku ogrzewali zmarznięte stopy, w naszych sercach ciągle będzie palił się ogień. Obrus naszych dni rozłożę ci, pościel naszych chwil pościelę ci. Trudy naszych spraw pozmywam ja, zbudujemy dom na skałach. Tang da 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 da. A teraz wracając do Ligi Mistrzów, jedna z piosenek z tej serii właśnie, a konkretnie z koncertu poświęconego piosenkom Stefana Brzozowskiego z Czerwonego Tulipana. Własne pragnienia, jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałem siebie na własność, ktoś zabrał mi prywatność. Co mam zrobić bez siebie, jak żyć? Bez siebie jak żyć? Miałem słowa własne, ktoś stwierdził, że zbyt ciasne. Co mam zrobić bez słów, jak żyć, jak teraz żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałem serce dla wszystkich, ktoś klucz do niego obmyślił. Co mam zrobić bez serca, jak żyć? Bez serca, jak żyć?
Miałem myśli spokojne, lecz ktoś wywołał w nich wojnę. Co mam zrobić teraz? Jak żyć? Jak teraz żyć? Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć.